Siemanko moi drodzy, Swaku od zera do crossfitera. Kolejna jednostka treningowa. Spróbuję dzisiaj dla was zrobić na rozgrzewkę Chucky. Chucky to jest też benchmarkowy workout. Jedna z tych dziewczyn, o których mówiłem w zeszłym odcinku. Chucky jest to trening polegający na tym, że robimy 1000 metrów wiosłowania na ergometrze. Zaraz później robimy 50 thrusterów bodajże na 45 funtach, czyli to jest około 20 kg, czyli pusta sztanga będzie, i zaraz później robimy 30 podciągnięć dowolnym sposobem na drążku. Ja będę robił to sposobem crossfitowym, bo jest on najszybszy, ok? Chucky, nadchodzę. Jacki zrobione, 1000 metrów na wiosłach, dobry czas, 3.19, jestem zadowolony z tego czasu. Po 1000 metrach od razu 50 thrusterów, poszło też na raz, bo lekki ciężar, sama pusta sztanga, no i na zakończenie 30 podciągnięć. Siemanka. Cześć. Na zakończenie 30 podciągnięć, musiałem już je rozkładać na raty, zrobiłem najpierw 20, chwilę odpoczynku, potem 10. Chwyt bardziej mi puścił niż mięśnie, tak mi się wydaje. Ale fajny trening, na pewno na rozgrzewkę, coś ciekawego do zrobienia. Chwilę odpoczynku, rozciąganie i lecimy jeszcze dzisiaj jedną crossfitową dziewczynę zrobię. No i moi drodzy, rozgrzewka zrobiona. Ostatnio coś, zeszły tydzień bardzo mnie rozbolało bioderko, tak sobie myślę, że to jest odmięcie biodrowo-lędźwiowego. Tak już to zlokalizowałem, ten ból skąd on pochodzi, jest to taki mięsień, który jest odpowiedzialny za zginanie biodra. Jest on położony dosyć głęboko, bo leży pod mięśniami prostymi brzucha. Jakbyśmy mieli to zlokalizować mniej więcej, gdzie to wygląda, tak macie mięśnie brzucha. Tutaj jest taka dziurka, którą można włożyć w palce, fizjoterapeuta na pewno potrafi to zlokalizować. Ja nie jestem fizjoterapeutą, ale wiem, gdzie mniej więcej tego bólu szukać. Pokażę wam, w jaki prosty sposób ja rozwiązałem ten problem. Wykorzystałem kettlebella do tego i spróbowałem skupić się na oddechu, położyć się na kettlu w tym miejscu, w którym boli. Jest tu gdzieś tutaj miejsce pomiędzy mięśniami brzucha a żebrem. Skupić się na głębokim oddechu, tą nóżkę mam ugiętą w kolanie, drugą nogę, która od bolącego biodra jest wyprostowana w kolanie. Tutaj skupiam się na tym, żeby oddychać głęboko, oddech nosem, wydech ustami. Czuję, jak ten kytalek się wbija tam dokładnie, jest to takie uczucie bardzo niskiej, głębokiej kolki. I wtedy czuję, że ten mięsień biodrowo-lędźwiowy jest delikatnie mobilizowany. Mobilizacja tego mięśnia pomaga później w likwidowaniu tego bólu, ok? Najpierw trzeba go zmobilizować, a później pokażę, jak rozciąga mięsień w prawą górkę, ok? No i moi drodzy, w
korzystają to w sposób łatwy, korzystając z rozluźniania zginacz czy stawu biodrowego, czyli mięśnia biodrowo-lędźwiowego, który leży głęboko, przy wykorzystaniu ketla i przy wykorzystaniu gumy, rozciągnięcie pozostałych powierzchniowych zginaczy stawu biodrowego, czyli mięśnia czworogłowego uda, w łatwy sposób możecie się uwolnić od bólu biodra. Polecam, spróbujcie dwie seryjki przynajmniej. No i moi drodzy, jeszcze jedna jednostka treningowa. Spróbujemy zrobić Nancy. Nancy to jest trening crossfitowy benchmark składający się z 5 rund na czas, 400 metrów biegu i 15 overhead składów z ciężarem 40, to jest 95 funtów, czyli to jest około 43 kg. Okay? 400 metrów biegu, 15 overhead składów, 5 rund na czas. Okay? Spróbujemy się z tym zmierzyć. Standardowo, zanim zrobimy tą Nancy, trzeba zrobić kilka ruchów takich, żeby przyzwyczaić ciało. Ja już się rozciągałem, już zrobiłem wcześniejszą rozgrzewkę, ale jeszcze zawsze zrobię kilka tych przysiadów ze sztangą ponad głową, trochę rozciągania, żeby zwiększyć zakresy ruchu. Rozciąganie, mobilizacja kluczem do sukcesu, ok? Zobaczcie, to jest taka moja rutyna. Moi drodzy, mobilizacja sekretem dobrego treningu, także rozciąganie przede wszystkim przed ciężkim treningiem, a jeżeli planujecie coś dźwigać ponad głowę, to rozciągajcie się dwa razy więcej, żeby mieć lepszą mobilność i lepszą ruchomość w stawach. Wtedy to ciało jest przygotowane do dźwigania ciężaru ponad głową. Teraz lecimy do Nancy, bieganie i przysiady ze sztangą ponad głową. Okay? No i moi drodzy, Nancy zrobiona, ciężki trening, przysiady ze sztangą ponad głową wymagają od Was bardzo dużej mobilizacji. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, spróbuj zrobić jakieś inne ćwiczenia. Jeżeli potrafisz zrobić, może, a ciężar jest za duży, spróbuj zrobić z mniejszym obciążeniem. Nie musi to być 40 kg, może być pusta sztanga. Chodzi o połączenie biegania z przysiadami ze sztangą ponad głową. Brutalne połączenie, bo w jednym ćwiczeniu nogi pracują na przemian, jak biegniemy, w przysiadach nogi pracują symetrycznie, także wszystkie grupy mięśniowe są podłączone do tego ćwiczenia. Jeżeli chodzi o sztangę ponad głową, jest to najbardziej wymagający z przysiadów. Zadbajcie o to rozciągnięcie, obczajcie te ćwiczenia, które zrobiłem, rozciągające, mobilizacyjne, zarówno przed tym treningiem, jak i przed każdym treningiem. Mobilizacja generalnie ostrzeże Was przed kontuzjami, ok? No i standardowo. Wszystkiego dobrego, działajcie, bądźcie zdrowi, chodźcie na siłownię, dbajcie o siebie. Więcej teraz jest zachorowań na tego COVID-a, ale dbajcie o siebie, nie rezygnujcie z siłowni. Dbajcie o swoją aktywność,
Przychodźcie na treningi, noście maseczki. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Od Zera do Crossfitera. Każdy komentarz bardzo pomaga, żeby ten kanał się rozwijał. No i jak zwykle dwie następne dziewczyny, jeszcze trochę jest ich na liście, ale myślę, że po malutku z każdym filmem będę w stanie wam pokazać każdy z tych. A moi drodzy, zapomniałem powiedzieć, mój czas Nancy to jest 14,22 sekundy, ok? Nie wiem, jak robią crossfitowcy najlepsi, ale na pewno są dużo szybsi. Pokażę wam tutaj gdzieś w linku, w opisie albo w filmiku, pokażę wam, jak mniej więcej, w jakim czasie robi to Matt Fraser, Tia Claire Toomey z dziewczyn. To są najlepsze, chyba najbardziej sprawne osoby, jeżeli chodzi o crossfit. Postaram się poszukać i pokazać wam, porównacie sobie moje czasy z ich czasami, jaka to jest przepaść, ale wiadomo, że nie trzeba się do nich porównywać, tylko najważniejszą osobą, do której się porównujecie, jesteście wy sami. Spróbujcie ten trening zrobić za 2-3 miesiące i zobaczycie wtedy, gdzie jesteście, czy stajecie się bardziej wydolni, czy potraficie to zrobić szybciej, czy szybciej się regenerujecie, czy szybciej biegacie na bieżni. O to w tym wszystkim chodzi, żeby poprawiać o 1% przynajmniej samego siebie z treningu na trening. Ok, pozdrawiam was serdecznie, Jona, widzimy się w następnym.